czekam właśnie na moją kolejną klientkę, a jednocześnie bohaterkę tego odcinka YouTube'owego, bo jakiś czas temu na swoim Instagramie ogłosiłam, że szukam dziewczyn, które są przyszłymi panami młodymi i chcą, żebym ja pomogła im w doborze wymarzonej sukni ślubnej. No i wiele z Was się zgłosiło, a ja postawiłam podczas wyboru na Martę. I to właśnie na Martę teraz czekam. Cześć, zapraszam. Dzień dobry. Izabela, Marta. Bardzo mi miło. Cześć. Mam nadzieję, że jesteś, chodź. Mam na imię Marta, biorę ślub 8 sierpnia 2020 roku. Odwiedziłam już mnóstwo salonów z sukniami ślubnymi, jednak niestety jeszcze nie znalazłam tej jedynej, dlatego zgłosiłam się do Izy i mocno wierzę, że ona mi pomoże. Dobra, Marto, zaczynajmy. Zawsze jak spotkam się z panną młodą, to musi to spotkanie rozpocząć się od takiej rozmowy, bo muszę poznać tak naprawdę oczekiwania i marzenia. Każda panna młoda jest inna, więc ty też jesteś wyjątkową osobą. No i chciałabym się dowiedzieć, o jakiej sukni marzysz. No nie mam sprecyzowanego, jakbym wiedziała jaka, to... To by było łatwiej. No dobrze, czy już mierzyłaś jakieś suknie ślubne? Tak, mierzyłam. Mierzyłam sporo. Sporo to jest ile? Nie wiem, ile mogło ich być. Oj, nie wiem, 50? Sama nie wiem, czego szukam. Tych sukienek jest naprawdę tak dużo. Wszystkie są piękne, ale żeby wybrać tą jedną, to naprawdę jest nie lada wyzwanie. Marto, skoro ty do końca nie wiesz, jaka suknia jest tą twoją wymarzoną, to pomóżmy sobie takimi pytaniami, które nas może do tej idealnej sukni zbliżą. Jak mamy taki mętlik w głowie, to bardzo ważne jest, żeby zadać pannie młodej kilka pytań pomocniczych, które ułatwią konsultantce dopasowanie odpowiedniej sukni. Po pierwsze kolor. Zawsze myślałam, że po prostu biała, ale okazało się, że w salonie, że biała to jest biała, śmietankowa, ajwory, szampańska, szampańskie ajwory i tak dalej. Chyba to ajwory teraz, czyli to, co moim zdaniem to jest po prostu biel. Złamana biel. Tak, tak. To ona jest... po prostu, wiesz, nie jest taka wpadająca w taki niebieski kolor, tak, który jest super nietwarzowy. Dokładnie, taki siny. Tak, a też dla ciebie, dla blondynki, ty masz jasną karnację, jasne włosy, jasne oczy, jesteś bardzo delikatna. Taka niebieska suknia by wyciągnęła wszystko, co najgorsze w ogóle, absolutnie. Więc wszystkie takie złamane, biele, ciepłe są dobrym tropem dla Ciebie. Spróbuj mi opowiedzieć o takich sukniach, w których się czułaś najlepiej. Czy ostatecznie, jak pomierzyłaś tyle różnych, najlepiej czułaś się w literkach A, czy w seksownych syrenkach? Co czujesz, że jest Twoje? Myślę, że te literki A teraz są takie... Tak, teraz są na topie i najlepiej się w nich czuję. Ona ma być bogato zdobiona, ona ma być koronkowa, ona ma być zupełnie gładka. Na pewno zdobiona. Lubię koronki, ale bez przesady. Tak naprawdę wszystko, co mi powiedziałaś, daje jakiś taki obraz ogólny sytuacji, więc no na pewno ja mam jakieś pomysły na to, co Ci zasugeruję. Ale to nie będzie tak, że tylko dzisiaj będziesz mierzyła suknię, które ja Ci będę proponowała. Chcę, żebyś też wybrała spośród wszystkich projektów tutaj taką suknię, która Tobie najbardziej się podoba. Dzisiaj chciałam Ci przedstawić jeszcze osobę, która tutaj u mnie w salonie jest na co dzień. Pani Małgosia jest osobą, która przyszłym pannom młodym doradza w wyborze sukni ślubnej już od kilkunastu lat. Ma niesamowite doświadczenie, a przy okazji jest cudowną babką, w której ja się absolutnie zakochałam. Więc bardzo lubimy współpracować i mam do niej ogromne zaufanie. To zaufanie jest na tym poziomie, że pani Małgosia tutaj w showroomie jest zawsze. Do niej się dzwoni, z nią się umawia na wizyty. Jest tak, że ja tutaj bywam na niektórych wizytach, ale to jednak ona przyjmuje większość klientek. No jest taką moją prawą ręką i po prostu ja mam takie poczucie, że ona się nie myli. To jest nasza panna młoda. Marta. Będę dzisiaj pani pomagała wybrać suknię ślubną. Jaka ładna. Czas, żeby Marta wybrała dla siebie pierwszą kreację. Ciekawa jestem, na co postawi. Ojej, ciężki wybór. Wszystkie są piękne. Wszystkie są piękne. Proszę, zobacz, tu jest na przykład satyna na ramionczkach cienkich, bardzo elegancka, z rozporkiem. O, rozpory, o, piękne. Ma jeszcze i kieszenie. Tak, ta jest ciekawa bardzo, taka klasyczna, coś tak i tak jak mówiłam, literka A. Tak, literka A, tu natomiast masz bardziej rybkę pod spodem. Dodatkowa jest spódnica tiulowa.
Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jeszcze nie mierzyłam takiej sukni, która byłaby tak naprawdę dwa w jednym. Mhm. Z tym doczepionym tiulem pięknie. To jest oczywiście bardzo ściągane. Mhm. No i właśnie to jest ten problem, że nie mogę się na nic zdecydować. Uważam, że ta jest piękna suknia i na pewno by do ciebie pasowała. Jakim ona jest kolorze? Ona jest w takim cielistym, delikatne cappuccino. Natomiast ona ma takie warstwy tu pod spodem, delikatnie przebija, ale nie właśnie, widać. Czy nie będzie za bardzo przezroczysta, nie, taka spokojnie, sexy. Spokojnie. Odpowiednia bielizna i będzie bardzo ładnie wyglądała. A w razie czego można dodać na przykład jakąś warstwę albo więcej koronki tu z przodu, żeby... Tak, poradzimy sobie. Tak, poradzimy. Super. Jeżeli coś będzie przeszkadzać, jak najbardziej tutaj wymyślimy jakiś taki motyw, że będzie odpowiednie. Tutaj do mnie do showroomu możecie przyjeżdżać ze swoimi najbliższymi. Na przykład Marta wybrała swoje druhny, ale wy możecie postawić na mamy, tatusiów, braci, kogokolwiek chcecie zaprosić, to oczywiście wszystkie te osoby powitamy z otwartymi ramionami. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj spotykamy, że jesteście z Martą. Ja wiem, że ona zawsze może na was liczyć, chociaż przymierzyła już tyle sukienek i żadnej nie wybrała. Za każdym razem wy jej doradzacie? Staramy się przynajmniej doradzić. Wymieniamy się. Może wasza wina, że po prostu ona nic nie wybrała do tej pory, co? No a ta decyzyjność w naszym wypadku, no taka nie do końca skuteczna, bo każda tak naprawdę ma trochę inny gust, trochę inaczej wyobrażała sobie Martę w tej drodze do ołtarza i no nie mogłyśmy dojść do porozumienia. Pierwszą sukienkę wybrała dla siebie Marta. No i co? Jesteście gotowe, żeby zobaczyć? No, jesteśmy ciekawe. Bardzo fajnie podkreśla figurę Marty. Jest doczepiany tren, co uważam, że też jest bardzo dobrym pomysłem. No i figura Marty nie pozostawia nic do życzenia, więc idealny krój na idealną sylwetkę. To jesteście zaskoczone tym wyborem w ogóle? Nie. Nie. A ja jestem bardzo zaskoczona, ponieważ wydawało mi się, że Marcie bardziej pasowała sukienka w kroju literki A. Nie no. Taka dopasowana za bardzo, chociaż ona ma ten tiul taki ładnie dookoła. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to. Bardzo mi się podoba to doczepienie. To jest coś, co jeszcze wcześniej nigdzie nie przymierzałam. Takie... Jezu, na 50 sukienek nie miałaś takiego doczepienia? Nie, nie było doczepiania. Bardzo mnie cieszy to, że pojawia się panna młoda, która przymierzyła w swoim życiu około 50 sukienek i wybierając tutaj u mnie suknię, mówi, że trafia jej się taka, której jeszcze nigdy, nigdzie nie widziała, jest po prostu inna niż wszystkie. Tak samo kolor jest też taki, co bym się nie spodziewała, że w ogóle mi się spodoba. Fajnie, bo ma taki elastyczny materiał pod spodem i jest wygodnie, mimo tego, że jest obcisła. No i szczególnie ten trend tutaj robi robotę, bo tak naprawdę mam dwa w jednym, jak chcę sobie potem odpiąć i... Mhm. Ale to można się... Tak, to jest taka spódnica. No. Dobra dziewczyny, to możecie teraz zrobić zdjęcie, żebyśmy pamiętały, jak wyglądała Marta w tej sukni, żebyśmy mogły sobie potem ewentualnie porównywać, żeby Marta mogła porównywać. U mnie w showroomie dziewczyny mogą sobie robić zdjęcia w sukniach ślubnych. Wiem, że to jest dla panien młodych bardzo ważne. One chcą zapamiętać, jak wyglądały w danej sukni, potem chcą sobie porównać. I ja nie mam problemu z tym, że po prostu używają swoich telefonów, robią sobie piękne selfiaki. Po prostu też cieszą się tym momentem, celebrują chwilę, robią sobie zdjęcia z najbliższymi i uważam, że to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne. No dobra dziewczyny, to co? Czas na kolejną suknię. Teraz ja z panią Małgosią spróbujemy dobrać coś dla Marty i postaramy się, żeby przymierzyła coś, czego wcześniej jeszcze nigdy nie miała na sobie. Dobra, pani Małgosiu, musimy teraz coś zaproponować dla Marty od siebie. I to jest tak, jakby z tym jej pomysłem Royal Wedding najbardziej kojarzą się gładkie suknie, dlatego że tutaj sobie przygotowałam te, które mamy satynowe. Ta jest taka bardziej elegancka, ta jest taka bardziej sexy. Marta jest sexy. Tak, i tutaj wiem, że zwróciła uwagę na rozporek. Tak? Tak, patrzyła na to bardzo suknię. Jej się podobał. Ale jeszcze myślę zupełnie serio o tej. Ona jest trochę grzeczna, ja nie wiem, czy właśnie Marta nie jest zbyt szalona do niej, ale mam wrażenie, że to może być bardzo ciekawe połączenie tej po prostu sexy Marty z tą bardzo prostą, klasyczną suknią. Ona jest właśnie klasyczna, tak. To jest też coś, o czym Marta mówiła, ale też ona jest w stosunku do tych gładkich sukien taka lekka. No dobra, decyzja. Ja bym szła w księżniczkę, to nie wyszło. Idźmy w księżniczkę, idźmy w księżniczkę, tak. Dajmy coś innego. Mi bardzo zależało na tym, żeby Marta przymierzyła jednak księżniczkę
i chciałam, żeby ta suknia była taka bardzo klasyczna. O Jezu, piękna! Bling, bling jest liczny. No pięk, jak ci pięknie leży. Pięknie podkreślało jej figurę, pięknie podkreślało to jej talię. No i była taka naprawdę w wersji royal, naprawdę. Na pewno sama bym w życiu jej nie wybrała, bo jest totalnie inna od takich moich gdzieś tam wyśnionych, ale fajnie się w niej czuję. Wydaje mi się, że trochę za poważna jak na Martę. Ona jest taka wdzięczna, eteryczna, taka trochę roztrzepana i ta sukienka była za poważna. No i widzicie? No widzimy. Wiemy, że nic nie wiemy. No dobra, to w takim razie czas, żebyś przymierzyła trzecią suknię. Przed druhnami Marty trudne zadanie, powiedziałabym nawet wyzwanie, bo w trzy muszą wybrać teraz jedną suknię ślubną. No i ciekawa jestem, jak sobie poradzą z tym zadaniem. Co będzie trudniejsze, pogodzenie czy wybór sukni? Dobra dziewczyny, chodźmy zobaczyć, czy uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia w kwestii sukni dla Marty. Jest czym wybierać. No jest. Jest i to będzie znowu trudny wybór. Jaki krój może najpierw? Od tego zacznijmy. Księżniczka. Taka szersza niż węższa, to mi się tak wydaje. No a ta? Ta. Pierwsza? Ta. Nie? No ta też jest. No bo to też ten krój w literkę A. I tutaj te podkreślenie talii, no myślę, że tak. Troszeczkę na bok musiałyśmy odłożyć z dziewczynami swoje preferencje i skupić się na tym, co wspólnie nam się podoba i co najbardziej pasowałoby do Marty. Say yes! Tak! Jezu, jak ci pięknie no, leży w naprawdę. I ten rozporek. I ta noga. Tak. Odkryte plecy, krój sukni, sam materiał robi tutaj bardzo dużą robotę i myślę, że prezentuje się w niej najlepiej. A weź się tak zupełnie odwróć do nich, ja ci poprawię ten dół, żeby w ogóle one zobaczyły, jaki to jest czad. Wow. Nie, to jest... Pięknie. Nie, naprawdę najpiękniej. Martunia. Wow, piękna sukienka, naprawdę klasyczna, bardzo ładna. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. No słuchaj, pociągasz nosem już. Tak, gdzie? No i plecy są wszystko. Są plecy, jest tren. Pokaż, ramionczka są piękne. Mogę? No tak, odwróć się. Jest talia zaznaczona, jest to, co ty mówisz, to odcięcie. Jest royal, jest bling bling, jest dekolt, są jest plecy, jest tren i rozpór, czyli wszystko generalnie. No. Gołym okiem widać, że Marcie ta suknia bardzo się podoba i że przyjaciółki po prostu wybrały dla niej taką suknię, która jest chyba strzałem w dziesiątkę. Czuję się naprawdę świetnie w niej, bardzo, nie no, taka niby klasyczna, ale... Ale sexy, co? Tak. Ale ci dziewczyny wybrały, no, co? Wiecie, czyli jednak co? Się znamy. No. Godnie. No dobrze, ale powiedz mi takie coś, czy wy w ogóle wcześniej w jakichś salonach wybierałyście dla niej suknię? Coś? Tak, tak. W każdym. I nic? I się nie udało? Nie. No nie, bo każda wybrała co innego. Aha, czyli teraz miałyście... Teraz musiałyśmy się skonsultować. No właśnie, trudniejsze zadanie dla was, ale może efekt finalny lepszy. Właśnie. To jest w ogóle cudowne, że one wszystkie trzy musiały się zjednoczyć, nie pokłócić, wybrać jedną kreację i teraz to, co one wybrały, w ogóle trafia w jej serce. Więc jeżeli ona ostatecznie zdecyduje się na tę suknię, to jest w ogóle takie połączenie między nimi, taki wspaniały moment między panną młodą a jej druhnami, że Jezu, każdemu w ogóle życzę takiej sytuacji. A ciekawe, jak to jest z welonem. No, taki pewnie długi katedralny, nie, do tego? Tutaj w showroomie mamy bardzo różne dodatki i akcesoria do sukien ślubnych. Są to zarówno welony, jak i biżuteria, fascynatory. Jest tego naprawdę sporo. No to zobaczmy, jak będzie z welonem. O, oh, wow. Ten welon jest fajny, bo dodaje takiej lekkości, co? Ja w ogóle mam ciarki. Pięknie. Naprawdę. Proszę bardzo. Uwaga, dziewczyny będą... Dzięki, pani Małgosiu. I
Tego wcześniej nie było, słuchajcie. Nie. Mam ciarki. No. A naprawdę. Jezu, ale nigdy tego nie było? Na 50 cukierek ani razu? Nie, no na 53? Jedna... Ja jestem na tak. Zdrowie. Tak. Ja też jestem na tak. Cheers za sukienkę. W showroomie u Izy panuje niesamowita atmosfera. Jest naprawdę, jest dużo śmiechu, jest luz. Iza jest niesamowicie cierpliwa przy przymierzaniu tych wszystkich sukien, także naprawdę jest bardzo przyjemnie. Słuchaj, dziewczyny już piją za tę sukienkę, ale jeszcze nie wiedzą, czy ty ją wybierzesz. Wariatki, spróbowałabym, nie. Chyba nie mam teraz wyboru. Czas na wielki finał. Widzę, że naprawdę nie możecie się doczekać i to jest taka chwila, na którą chyba czekałyście bardzo długo, bo ten proces wyboru sukien trwa już kilka miesięcy. Prawda. Wydawało się to być niemożliwe, a jednak. Zobaczyłam ich reakcje, ich mokre oczy i też się wzruszyłam. No. Jezu, mam nadzieję, że jesteście szczęśliwe, że wpadłyście na ten szalony pomysł, że nie żałujecie, że się zgłosiłyście. Nie, dziękuję! Nie. I że to była przygoda życia, co? Tak! Pewnie zastanawiacie się, co dzieje się dalej. Po takiej udanej wizycie w salonie, podczas której udało Wam się wybrać tę wymarzoną suknię, następuje podpisanie umowy. Po podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek na suknię. Standardowy czas oczekiwania na nasze suknie to 4 miesiące, ale jesteśmy w stanie zrobić te suknie nawet w szybszym tempie. Oczywiście wymaga to konsultacji z nami, musimy sprawdzić, czy każdy model w danym czasie jesteśmy w stanie wykonać. Warto jest do nas zadzwonić, dowiedzieć się. My zrobimy wszystko, żebyś dostała swoją suknię na czas, nawet jeżeli termin do ślubu jest mega, mega krótki. Kiedy gotowa suknia trafia już do nas do showroomu, to pannę młodą czekają około 2 przymiarki z krawcową, tutaj na miejscu, która już idealnie wtedy dopasuje suknię do sylwetki. Druga przymiarka to zazwyczaj już jest przymiarka, na której odbierana jest gotowa, idealna suknia. Zależy nam na tym, by suknia, którą wydajemy, była w idealnym stanie. Zanim będzie gotowa, by trafić w ręce panny młodej, starannie się nią zajmujemy. Jakość jest dla nas najważniejsza, dlatego przykładamy bardzo dużą uwagę do pielęgnacji tkanin. W naszym showroomie używamy generatorów pary i systemów do prasowania LauraStar, które służą również do odświeżania i oczyszczania ubrań suchą parą. Przy okazji eliminują 99,99% bakterii i drobnoustrojów. Dzięki temu, jak tylko wyjmiesz naszą suknię z pokrowca w tym dniu, będzie jak świeżo wyprana. Ty też możesz przeżyć taką przygodę w moim showroomie i wyjść stąd tak szczęśliwa jak Marta. Ja mam ochotę spełniać marzenia bardzo wielu panien młodych, staram się to robić, oddaję temu całe swoje serce, więc mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Tutaj u mnie serdecznie Cię zapraszam. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!